Wieczorne podchody. Oho. ale poszło. Halo, panowie. No, Luiz nie leży, Lwis. A teraz Pedruś idzie do, do, do dziewczyn. Jak wy pachniecie. O jezu. Poszulały, to też zwariowały. Oj, oj, Co to za szaleństwo. Uwaga, uwaga, będzie potyczka. Byłem grzeczny. Aha, fiu, fiu, fiu. fiu, fiu. Halo, halo. Elwiś, odbija? Słyszałem, Luisa. Grzeczny byłem. Nie, to jest Pedroś. Grzeczny byłem. Matka. <śmiennie> Minęła jak, jak łedzia. Nawet króliki uciekły. Nas tu nie ma. My inkognito. Nie, 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 uciekamy, uciekamy. E, jakby to było się, kto się mówi. Wieczorne szaleństwa. Aha, Pedroś, Odbija. Mnie odbija. No i co, mówiłam, że najspokojniejszy w całym stanie to jest Edek. O. Aha, Alois. Do czego nas służą urząduje? Tak, jakby ktoś nie wiedział. Najlepszy drapak na świecie. A, 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 Coś tutaj jest. Poczekajcie, ja się cofnę. Zrobimy lepsze ujęcie. Szerzej, żeby było, żeby się nie wyrżnęła. Księżniczka się drapie. i tak z tyłu. O, mama, patrz, króleki wyszły. Patrz, no króleki wyszły. Ja ja lubię. Ja nie rozumiem, czego przede mną uciekają. Mamo, o co chodzi tym kurlisią? Ja jestem przystojny. No, przystojny, no, całowałem się z żonetką TVN-u. No, a im się nie podoba? Jakieś takie dziwne są te dziewczyny. Normalnie dziwne, mówię ci. Edzio, tak, joga alpacza. Ja się wszędzie mogę podrapać. I Petruś, co tu by wykombinować? Jedzie mój Edzio. Oparcie. Oni mnie odpuścili. Amant! Amant, zostaw króliczki! Uszy będę, fryzurę będę im robić. Luis! One mają cię w nosie. Mówię ci! Aj, Pedruś też się dołączył. Mama, ich jest dwie, nas jest dwóch. Może coś z tego wyjdzie. No, patrz, no mama, uciekają przed nami. Jak jest dziwne te dziewczyny. No, takie jakieś w ogóle niekonkretne. No, a my tacy przystojni jesteśmy. No, tacy przystojni. No, patrz, uciekła. No, chodźcie, porandkujemy się trochę. No, dawaj, no, randkujemy się z tobą, no! Eloise, dwóch na jedną. To trochę nie halo. Mówię wam. Ona szybko biega. Mhm. Zaproszę cię na randkę, tylko... Nie uciekaj, no mówię ci, zaproszę cię na randkę. No i zwiały obie. Luisiu, do kobiet nie tak agresywnie. Delikatnie, z wyczuciem. To może się omówi. A nie. Będzie po męsku. No, Pedruś już jest tutaj grzeczniejszy, spokojniejszy. Idzie zobaczyć, co i jak. No, i takie podejście. To ja rozumiem, może mu coś wyjdzie. Na tobie kiepsko to widzę, chłopie. Kiepsko.